Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Cały tłum starał się dotknąć Jezusa, albowiem moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Takie słowa usłyszeliśmy przed momentem w dzisiejszej dobrej nowinie. Uzdrawiała wszystkich. Chciałbym się dzisiaj zatrzymać nad tym jednym zdaniem, ponieważ jest nim ogromny potencjał. Jezus uzdrawia wszystkich bez wyjątku. Ewangeliści notują wiele cudownych wydarzeń. Wśród uzdrowionych nie brakuje cudzoziemców, grzeszników, a nawet jawnogrzesznic. Bóg nie udziela swojej łaski tylko tym, których my uznajemy za godnych. Bóg nie kocha tylko ludzi sprawiedliwych i świętych. On miłuje wszystkich i wszystkim okazuje swoją łaskawość. Miłosierdzie Boga nie ma granic. Czasami chrześcijanie wpadają w pułapkę myślenia, że na miłość Boga i na Jego łaskę trzeba sobie zasłużyć. Nic bardziej mylnego. Jego miłość jest darmowa i bezinteresowna. Bóg niczego nie oczekuje w zamian. On pragnie jedynie, abyśmy się nauczyli wzajemnie szanować i kochać, jak bracia i siostry. W słowie uzdrawiać mieści się całe bogactwo łaski, jaką przygotował dla nas Bóg. Czasem będzie to uzdrowienie duchowe, psychiczne, a czasami fizyczne. Uzdrowić oznacza tak przemienić rzeczywistość, aby powróciła ona do pierwotnej harmonii, zgodnej z Bożym zamysłem. Bóg nie stworzył cierpienia, choroby ani śmierci. Zło na świecie jest posiewem diabła. Nasz niebieski Ojciec pragnie przywrócić światu i każdemu z nas wewnętrzny ład i porządek. Dotknijmy się dziś Boga, aby Jego moc uzdrowiła także i nas.